Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze poinformował 29 grudnia ubiegłego roku, że Republika Południowej Afryki złożyła skargę na Izrael, w której zarzuca władzom tego państwa, że dopuszcza się ludobójstwa w strefie. Gazy. W skardze złożonej przez RPA możemy przeczytać to jest cytat. Działania i zaniechania Izraela mają charakter ludobójczy, ponieważ są popełniane z wymaganym szczególnym zamiarem zniszczenia Palestyńczyków w gazie jako części większego palestyńskiego narodu. Koniec cytatu. Sam Izrael konsekwentnie te zarzuty. Oddala uważa, że są one bezpodstawne, a dużej liczbie ofiar winny jest Hamas, który zdaniem polityków izraelskich używa cywilów jako ludzkich tarcz i ma rzekomo kraść pomoc humanitarną. Co interesujące, na skargę Republiki Południowej Afryki zareagowały również Stany Zjednoczone, które, co też nie dziwi, stanęły w obronie Izraela. I tutaj warto zacytować Rzecznika Prasowego Departamentu Stanu, Matthew Millera, który 3 stycznia bieżącego roku powiedział, cytuję. Nie powinno się z taką łatwością wysuwać takich oskarżeń. Nie obserwujemy żadnych działań, które wypełniałyby znamiona ludobójstwa. Koniec cytatu. Miller, rzecznik Departamentu Stanu, dodał również, że nie chce oceniać, czy w gazie dochodzi do zbrodni wojennych lub zbrodni przeciwko ludzkości. Tutaj ewidentnie uchylił się od jakiejkolwiek oceny tych działań. A przypomnieć trzeba, że konflikt izraelsko-palestyński pochłonął już ogromną liczbę ofiar. Według Palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia od początku izraelskich działań wojennych w gazie zginęło już ponad 22 tysiące Palestyńczyków. Natomiast w wyniku ataku Hamasu na Izrael, tego ataku z 7 października 2023 roku, zginęło około 1200 osób. Sam Izrael twierdzi, że walczy z Hamasem, a nie z Palestyńczykami. Jednak większość ofiar w strefie gazy to cywile i to głównie kobiety i dzieci, które giną przede wszystkim w bombardowaniach. Już pod koniec listopada ubiegłego roku Organizacja Narodów Zjednoczonych alarmowała, że aż 67% wszystkich ofiar stanowią właśnie kobiety i dzieci. Dyrektor UNICEF, Katrin Russell stwierdziła, że w sumie w izraelskich bombardowaniach zginęło ponad 5 tysięcy dzieci, a kolejne 1200 jest zaginione pod gruzami. Obecnie no, liczba ta jest z pewnością znacznie, znacznie większa. Patrząc na prawo międzynarodowe, warto tutaj zacytować część definicji ludobójstwa. Zawartą w artykule drugim konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. To jest cytat. Ludobójstwem jest którykolwiek z następujących czynów dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako takich. Punkt A. Zabójstwo członków grupy, punkt B. Spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków. Członków grupy. Koniec, koniec cytatu. Zatem, aby mówić o ludobójstwie, konieczne jest udowodnienie nie tylko, że doszło do zabójstwa członków danej grupy, ale również, że zabójstwo to było dokonane, e, cytuję, w zamiarze zniszczenia w całości lub części danej grupy. Koniec cytatu. No, i tutaj warto przytoczyć kontrowersyjne tezy, które wygłaszali różni przedstawiciele izraelskich władz. Chociażby minister obrony Joachim Galant, który powiedział: Cytuję, Zarządziłem całkowite oblężenie strefy gazy. Nie będzie prądu, żywności, paliwa. Wszystko jest zamknięte. Walczymy z ludzkimi zwierzętami i musimy działać adekwatnie. Koniec cytatu. W tym miejscu warto także jeszcze zacytować wypowiedź premiera Benjamina Netanyahu, który powiedział, cytuję, zamienimy strefę gazy w odludną wyspę, zaatakujemy każdy kawałek tamtejszej ziemi. Koniec cytatu. No, przy tym Netanyahu zalecił jednocześnie opuszczenie cywilom ostrzeliwanego terytorium. No, ale jednak problem polega na tym, że Palestyńczycy nie za bardzo mają dokąd, dokąd uciekać, bo strefa gazy sąsiaduje jedynie z Izraelem i Egiptem. I tutaj jest rzeczywiście bardzo duży problem, ponieważ granice nie są otwarte dla, dla uchodźców. Natomiast te wypowiedzi sugerujące, że celem Izraela jest całkowite zniszczenie strefy gazy a także no, nie podejmowanie żadnych widocznych wysiłków w celu ograniczenia liczby ofiarów wśród cywilów to każe poddać pod wątpliwość, czy rzeczywiście czy celem Izraela jest jedynie pokonanie Hamasu. Natomiast warto także tutaj powiedzieć, że kwestię, kwestią ewentu stwierdzenia z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Czy dochodzi do ludobójstwa? Ma tym zająć się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, którego pierwsze posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć 11 i 12 stycznia bieżącego, bieżącego roku. Ja oczywiście pozostawiam państwa ocenie to czy Izrael dokonuje ludobójstwa w strefie, w strefie gazy. Warto tutaj nadmienić, że ten spór, który toczy się między Republiką Południowej Afryki i Izraelem, ma swoje jeszcze drugie dno, a tym drugim dnem jest rozszerzenie grupy BRICS z dniem 1 stycznia bieżącego roku. Przypomnę tylko, że do BRICS miało dołączyć sześć państw, ale w ostatniej chwili wycofała się Argentyna już po dojściu do władzy Javiera Milei, nowego prezydenta, który szedł do wyborów z dość radykalnym programem. Zresztą pierwszą wizytę jeszcze przed zaprzysiężeniem pierwszą wizytę zagraniczną złożył w Stanach Zjednoczonych, odwiedził także siedzibę Habat Lubawicz w nowym Jorku. Tymi nowymi państwami, które przystąpiły z początkiem roku. Do grupy BRICS to e, są Egipt, Etiopia, Iran, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie. No, BRICS reprezentuje teraz około 45% światowej populacji, a dla porównania e, grupa G7 pod egidą Stanów Zjednoczonych zaledwie 10% e, i grupa BRICS e, reprezentuje około 35% światowego PKB. E, dla porównania grupa G7 Około 30%. No dojrzyj, jeśli do tego oczywiście doliczymy ponad 40% światowej produkcji ropy naftowej, ponad 35% światowej produkcji gazu i Około 70% produkcji stali, no to widać, że grupa BRICS jest dzisiaj najpoważniejszym konkurentem, tak zwanego kolektywnego zachodu. I nie dziwi, że Stany Zjednoczone starają się i będą się starały robić wszystko, aby, aby torpedować nie tylko rozszerzanie grupy BRICS, ale w ogóle aby torpedować. Różnego rodzaju działania na arenie międzynarodowej. Niewątpliwie to bardzo silne wsparcie Izraela tutaj spotka się także z innymi działaniami Stanów Zjednoczonych wymierzonymi, przeciw, wymierzonymi przeciwko grupie, grupie BRICS i przeciwko samej Republice Południowej Afryki. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.